Czy jacykolwiek Polacy są znani na całym świecie w Stumble Guys? Milion razy o tym wspominałem, ale właśnie gitara to gość, którego mapę grało miliony osób. Natomiast w wyróżnieniu społeczności mamy także Wapkę. I także jest to Polak i właśnie jego mapę dzisiaj też przetestuję. Liczę na to, że będzie grubo. Ale popatrzcie, co my tutaj mamy. Tukan rzadkie. I ja się już wypowiadałem, że muszę mieć tego ptaka. Tu jest jeden z najfajniejszych skinów i można go zdobyć z misji, ale jakoś tak dużo to trwa, popatrzcie, tu się kończy za jeden dzień i 18 godzin, a tam było za ponad 8 dni, koniec? Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że ten oto wspaniały tukan będzie, kiedy skończą się te misje. Więc po prostu będę musiał to mieć. Teraz zakręcę sobie mitycznym kołem, żeby zobaczyć, czy tutaj 750 klejnotów w ogóle opłaca się wydać i niech właśnie to koło zdecyduje, jakim skinem zagramy. Okej, no go to kojarzę, to jest po prostu Spike, prawda? Spike z Brawl Stars. Chcieliście Brawl Stars wystawić? Guys, no to macie. No i teraz tak, mamy dzisiaj do sprawdzenia na pewno tą mapkę, ale dodatkowo, słuchajcie, Golden Eyes też nie kojarzę, czy na przykład to Devu Hotel Birds też nie kojarzę. Czy nawet mam mapki od was. Oj, naprawdę trzymam mocno kciuki. Mapka jest bardzo krótka, ale wydaje się być mega kozacka, bo no właśnie. Ona jest podpisana, że ma być to mapa śniegowa i muszę przyznać, dla mnie to jest kosmos, że gość, słuchajcie, zrobił serio coś, co wygląda jak śnieg. Uwaga, szybkie sprawdzenie, czy jesteś Sigmą, wejdź teraz na koniec sklepu w Stumble Guys i wpisuj kod ABRA. No chyba, że jesteś już Sigmą, to masz go pewnie wpisanego. Będzie mi bardzo miło, jeżeli właśnie kod ABRA wpiszesz raz na 2 tygodnie. No i powiedz o tym swojemu znajomemu. A ja potem właśnie wybieram widzów, tak jak tutaj babcia 120 i ich zaprasza. Serio, dosłownie gość zrobił coś, co wygląda jak śnieg w Stumble Guys. No nie widziałem czegoś takiego, a no przecież ja, słuchajcie, tych mapeczek grałem już setki. Naprawdę setki map tutaj, słuchajcie, zagrałem. Jestem naprawdę ciekaw ile, ale no grube, słuchajcie, grube. Rozumiecie, że my mamy taki po prostu parkour, jakbyśmy grali w ogóle w inną grę, a nie w Stumble Guys. I to zrobił Wapka. Niesamowite. Pamiętam, jak z Wapką kiedyś, słuchajcie, zdarzało się grać właśnie na turniejach razem. I gość, słuchajcie, no już wtedy był mega dobry w Stumble Guys. A teraz, no sami widzicie, co on odwala. To jest kosmos. To jest, słuchajcie, kosmos. I co, ja mogę sobie tutaj przejść po prostu bokiem? Tak. Po prostu muszę unikać tych przeszkód. Niezłe. Niezłe. A czy mogę zrobić sobie po prostu w ten sposób, żeby tego nie dotknąć? Dobra, a jak to dotknę, to czy... Okej, za każdym razem, jak dotknę, to się spalam. No to jest rewelacja. Ta mapa faktycznie zasługuje, słuchajcie, na to, aby zostać na tym wyróżnieniu po prostu na jak najdłużej. Bez kitu. Bez kitu. Jeszcze to jest, mówię, polska mapa w tym wszystkim. Wow. Mamy tutaj zjeżdżalnię, więc sobie użyjmy jak najbardziej tej zjeżdżalni. Kurde, ale grube. Ale grube. No po prostu masakra. Teraz te nawietrzniki dają nam, słuchajcie, wejście na tron i chyba tutaj będzie się ta mapka kończyła. Szkoda, że taka króciutka. Naprawdę szkoda, ale... Wow, dawno nie widziałem czegoś tak dobrego. Polska siła musi się zgadzać w Stumble Guys, więc wchodźcie i grajcie ją, no bo to tak naprawdę może tylko pomóc. Ja natomiast, słuchajcie, dam jeszcze jedną szansę temu mitycznemu kołu. Jestem ciekaw, czy może tym razem 750 klejnotów faktycznie odda, a może wcale właśnie nie. Jeżeli zagramy jeszcze jedną... Oho, serio? Nie no, naprawdę serio, praktycznie to samo wyleciało. Chciałem powiedzieć, że jeżeli zagramy jeszcze jedną gierkę, to być może uda nam się z misji odebrać żetony zdolności. A za nie z kolei bym ulepszył bananiarza Jana. Tak czy inaczej, spróbujmy przejść tą mapkę Golden Eyes. No bo to też wygląda dość tłusto, słuchajcie. Serio, dość ciekawa mapka. Nie do końca wiem, o co w niej chodzi. Tam było napisane, że właśnie te medale Mr. Beasta to są ogólnie checkpointy, ale popatrzcie, jak nieprawdopodobnie. Nie ma tu jakiejś trampoliny, żeby to pokazać. Patrzcie, jak niesamowicie wyglądają te twarze na przykład. I to wszystko jest zrobione z bloków Stumble Guysowych. No moim zdaniem to jest kosmos. To jest, słuchajcie, po prostu istny kosmos. Dobra, i teraz tak. Aha, po tym właśnie nie mogę chodzić. O, wow! Czekajcie, upewnię się, żeby nie było. Nie, to poczekaj, to właśnie na to mogę wejść, czy nie? To którędy? Nie, czyli słuchajcie, ja jednak mam przechodzić właśnie pomiędzy. O kurde! No to ta mapka wydaje się być nagle dużo trudniejsza niż się spodziewałem. Dobra, jedziemy w takim razie, słuchajcie. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Znajdziemy tutaj, słuchajcie, drogę. Ej, genialny pomysł na mapę. Naprawdę. Czegoś takiego, słuchajcie, jeszcze nie grałem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, teraz tak. On sobie przejdzie tutaj i teraz stąd, słuchajcie, ten laserek właśnie. Ja pójdę sobie razem tutaj z nim. Nice, 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 nice. Jeszcze te kolce, które wyglądają jak jakieś krzaki, no porąbane. Puk, 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 proszę się pochwalić w komentarzach, czy masz już coś z Abra Team, a jeżeli nie, to wbijaj na www.abra.ety, jest to pierwsza linijka w opisie i pamiętaj, że mamy zdjęcie z autografem gratis do każdego zamówienia, czy dwie naklejki też za free. Słuchajcie, porąbane. Pytanie, które będę powinien...
Serio? Dostałem bana za jedno podskoczenie. Gościu, ty se chyba żartujesz, ale... Tak, aha, w ogóle nie mogę skakać. Oj, dobra, to jak sobie pomyślę, to słuchajcie, spróbujmy znaleźć inną drogę. Tędy się nie uda, ale faktycznie możemy spróbować, słuchajcie, przeatakować to tędy. Już widzę drogę, którą, słuchajcie, spróbuję przejść, bo popatrzcie, ten laserek jest na tyle, słuchajcie, wolny, że powinno mi się udać. Dobrze, udało się, dobra. I teraz tak, polecimy sobie tak. Tu jest bardzo szybki laser, ale ja bym, słuchajcie, wbił się tutaj, więc niech to się odbije od tego. Tutaj, słuchajcie, jest kolejny laser taki nie za miły, ale ja mogę sobie przejść tędy, no i dobra. I teraz tak, słuchajcie, tu zostaje nam ostatni laser do przejścia. Dobra, nie dotknął mnie, już się bałem, że mnie dotknie, ale dobra, lecę z nim. I teraz tak, tutaj boczkiem, dobrze, okej, to nie było mega trudne, tylko trzeba było się naprawdę spoko skupić. Teraz tak, słuchajcie, miały być medale Mr. Beasta jakimiś checkpointami, natomiast ja nie widzę tutaj, słuchajcie, żadnego takiego, znaczy, okej, tam to złote, tak, ale jak ja mam, słuchajcie, tam dojść, żeby, słuchajcie, dostać właśnie ten checkpoint? Bardzo bym chciał się o tym, słuchajcie, dowiedzieć. Dobra, tędy nic nie idzie. Okej, spoko, to ja mogę sobie przejść tędy. Tu się boję, że tego dotknę, ale nie dotknę. Dobra. Dobra, bardzo szybki laser, ale w porządku, dobra, przeszliśmy sobie tutaj, no i tak, no raczej nie uda mi się, słuchajcie, tutaj pod ten checkpoint pójść, więc musimy znaleźć, słuchajcie, inną drogę, zdecydowanie, słuchajcie, lecę sobie tutaj, dobra, pójdę sobie teraz tędy, to też nie jest droga, bo czy ja mogę tutaj bokiem, nie, od razu bym spadł, oj, nieźle to ktoś przekminił, słuchajcie, naprawdę ktoś to bardzo dobrze, słuchajcie, przekminił, dobra, dobra, o kurde. Czy jestem na samym początku mapy? Co? Nie, dobra, gościa, słuchajcie, coś pogrzało. Serio, ja nie wiem, czy to powinno tak wyglądać, że tutaj się tego nie da prze... No to wiecie co? To ja po prostu nie będę kalkulował. Po prostu, słuchajcie, lecę szybciej i za którymś razem się uda. Dobra, przeszedłem, słuchajcie, ten fragment sobie tutaj na szybkości. Odpaliłem sobie w ogóle tą mapkę jeszcze raz, żeby tutaj nie było, słuchajcie, problemu, co nie? Problemem mogłoby być po prostu to, że zabraknie mi czasu, a ja nie wiedziałem, o co chodzi w tej mapie. Tutaj popatrz, jak strasznie prosto było to przejść. Okej, w ogóle tego jakby nie zauważyłem na początku, więc jedźmy dalej. Mapka jest gruba, boję się tutaj podskakiwać, powiem wam szczerze, naprawdę boję się, bo zaraz się okaże, że znowu nie mogę podskakiwać. To było napisane w opisie, że mapka dzieli się na dwa fragmenty, jeden i drugi, no to może być drugi, okej, mogę tu chyba podskakiwać, no to tyle dobrego. I teraz tak, jak ja mam, słuchajcie, tutaj to przejść? Czy ja mogę zrobić sobie to jeżykiem? Okej, dobra, jestem tutaj jeżykiem, w porządku. I teraz, słuchajcie, oj, to by, no one się wymieniają, o kurde, to cwaniaki, słuchajcie, no to tak. W ten sposób, dobrze, okej, spoko. I teraz tak, tutaj, słuchajcie, mamy grzybka, takiego, który nas powinien odbić bardzo, bardzo wysoko. Natomiast, słuchajcie, ja tutaj nie widzę dalej żadnego Mr. Beastowego meda... Znaczy, okej, no niby tam, no ale nie, to nie traktowałbym tego jako checkpoint, słuchajcie, no. Okej, tutaj... O, w to nie mogę wejść? O, to jak ja mam to zrobić? Że na tą palmę? O kurde, chłopie. Chłopie, no to grubo się bawisz, no to grubo się tutaj bawisz. Okej, mega kozackie w takim razie, słuchajcie, to jest mega kozackie. Dobra, okej, przeskakujemy sobie z tego na to, tutaj też z tego na to, dobrze. Czy ja mogę stanąć na tym? Mogę na tym stanąć, dobrze. Okej, tutaj, słuchajcie, mamy kolejnego grzybka, który oczywiście nas wybije bardzo wysoko, więc jakby spoko. Natomiast, okej, będzie, no dobra, tu jest nawietrznik, więc ja muszę, słuchajcie, tu się lepiej wybić. O kurde, no dobra, serio, przynajmniej tutaj jest ten checkpoint. Ej, mega, mega gruba mapka, co? Naprawdę, mapka jest tak gruba, że słuchajcie, w ogóle nie wiem, co powiedzieć. Dobra, okej, tutaj mamy nawietrznik i teraz tak. Mr. Beastowy medal to jest checkpoint. Okej, no to musi być już checkpoint w tym momencie, prawda? Dobrze, mam przynajmniej taką nadzieję, że nie zostałem skamowany i że to serio jest jakiś checkpoint, prawda? Każdy medal Mr. Beasta, no to jeżeli tak, no to ten też powinien zadziałać. Okej. No to się przekonajmy w sumie. O, zadziałało jako checkpoint, faktycznie, dobra. No to grubo, to czy ja mogę zrobić coś takiego? Powinienem być w stanie... Ajajajajajajajaj, szkoda. Ależ gruba mapa, naprawdę, jedna z najlepszych, jakie w ogóle w życiu, słuchajcie, widziałem. Serio, naprawdę, jest tak wciągająca, to się tak dużo dzieje, że ja po prostu nie wiem, co powiedzieć, słuchajcie. Dobra, lecę sobie kolejny... Aj, ale będzie tak... Dobrze, słuchajcie, dobrze, spokojnie, tu mnie uderzy, ale w porządku, nic się, słuchajcie, nie dzieje. Oj, dawaj, podskocz, dobra. Oj. No, to było, słuchajcie, dość niewdzięczne, ale ja spróbuję zrobić coś. No, nice. Okej, i co to się... Dobra, okej, ale lecę dalej, słuchajcie, lecę dalej. I tutaj powinien być Aha. No to się nie udało akurat, ale słuchajcie, tutaj wszystko chyba da się tym jeżykiem, tak mi się wydaje. No trudno, słuchajcie, że tym jeżykiem tylko mogę to robić, ale naprawdę tu nie jest w ogóle łatwo. Dobra, okej, lecę sobie tędy, tutaj boczkiem. No nie, no z każdej ze stron, słuchajcie, on będzie nas uderzał, co nie? O kurde, tutaj to nawet zły checkpoint się zrobił. No, co? Czemu moja motka nie działa?
Dobra, działa, teraz nagle działa. Teraz. Dobra, nie rozumiem. Bardzo, bardzo skomplikowana się robi ta mapka, bo ty nie wiesz po prostu z której strony co nadciąga, co nie? I to. No widzicie? Nawet to mnie nie dotykało, słuchajcie. Ej, serio, to mnie akurat chyba nie dotykało, lol. Dobra, to było dziwne, to ja w takim razie wolę tu poczekać. Okej, i teraz słuchajcie tak, jeden medal, od razu drugi medal. Teraz od razu, słuchajcie, poczekam. Dobra, i lecę, słuchajcie, tutaj na kolejny medal. Dobra, widzicie, bez emotki jeża, tylko po prostu więcej skupienia i jest git, słuchajcie. I wtedy powinno się udać, dobra, tu mnie uderzy na pewno, ale przeżyję to. Dobra, i poleciałbym, słuchajcie, tędy. Teraz bym zrobił coś takiego. O kurde. Przeżyj to. No nie, no tego to szkoda, bo tutaj to byłem naprawdę, słuchajcie, całkiem niedaleko, więc to słuchajcie, przeżyj to. To jest nie do zrobienia, słuchajcie. Ej, serio, bez tej emotki że to jest niestety, ale nie do zrobienia, no bo sami widzicie, co tu się odwala, co nie? Dobra, mam kolejny medal, tutaj też mam medal. Dobra, tutaj sobie podskakujemy, Aha, no widzicie, no widzicie. No nie, szkoda, bo to jest bardzo skomplikowane, jakby... Mam wrażenie, że troszeczkę za duże on zrobił te helikopterki. One są super jakby, no nie? I tak dalej, no robił, że ta mapka jest fajna, ale po prostu, słuchajcie, za duże one są, no nie? Natomiast mamy metę i to była jedna z najlepszych map, jakie w życiu zagrałem. No myślę, że top 3 mapa na pewno. Okej, DW Hotels Bird. Nie wiem, o co chodzi w tej mapce, ale słuchajcie, wygląda naprawdę grubo. Mamy, słuchajcie, jakiś hotel i chyba każdy pokoik, czy każde pięterko, to będzie, słuchajcie, jakaś inna, totalnie gruba atrakcja. No dobra, lecimy sobie tutaj, okej, czy ja w ogóle jestem w stanie tu doskoczyć? Dobrze, udało się. No i teraz, o wow, ja mam coś takiego przeskoczyć, nice, za pierwszym razem się udało, ale patrzcie, co gość tutaj odwalił. Ej, no nie no, to jest naprawdę tłuste, słuchajcie, że ludzie się tak bardzo bawią właśnie mapkami w Istanbul Guys. No a my przecież nie mamy tutaj jako gracze miliarda możliwości, prawda? Aha. Dzięki za zepchnięcie w dół. Ha, XD, XD. Dobra, wskocz tutaj. O, dobrze, udało się. Okej, jestem teraz na górze, nice. I mamy normalnie, słuchajcie, obi-bobi. Mamy normalnie parkurek w jakimś Robloxie. No kurde, to jest grube. To, słuchajcie, jest naprawdę mega, mega grube. Czyli tak, przeskakuję sobie tutaj ten... Ej, o co chodzi? Czemu on się tak baguje? Dobra, może emotką skoku... Znaczy, raz się tutaj udało wejść, ale dawaj tą emotką skoku, bo naprawdę inaczej to ja nie wiem, czy się uda... No... To mnie spaliło? A to za co? Za co niby? Okej, to gdzie ja mam przeskoczyć? Może mam tutaj przeskoczyć? Dobra, nie mam pojęcia, słuchajcie, gdzie mam przeskoczyć w takim razie, ale robi się to coraz dziwniejsze. No bo chwila, moment, gdzie ja mam w takim razie pójść, jeżeli nie tutaj? No, wait, no ewidentnie, słuchajcie, tam muszę przeskoczyć, prawda? Dobra, no to zrobię coś tak... Aha, no i nagle zadziałało. Nie, no dobra, to nie ma sensu, słuchajcie, jakby... Nie rozumiem nic, słuchajcie, z tego nie rozumiem. Dobra, przeskoczę sobie tutaj znowu i się po prostu tutaj zatrzymuję. Teraz, słuchajcie, pytanie, gdzie mam dalej przejść, bo to wygląda, słuchajcie, jakbym miał przeskoczyć tutaj i teraz jakbym miał przeskoczyć tutaj, dobra. I teraz, patrzcie, idziemy balkonami. Nice. No to jest, słuchajcie, mega mocne. To jest, słuchajcie, mega kozackie. O kurde, widzicie, jaki tutaj był gruby fragment? Dobra, pytanie, czy, słuchajcie, ja mam zrobić 180, czy mam zejść tutaj na dół? Ej. Nie mam kompletnie pojęcia, co ja miałem tutaj zrobić akurat. Oj, jestem tutaj od nowa, a jakbym zszedł tutaj... Oj, chyba tu nie miałem schodzić. Dobra, ale jeszcze raz, czekajcie, zeskoczę tutaj i może tędy mam iść. Nie, bo naprawdę nie mam żadnych tutaj wskazówek i nie bardzo wiem... Nie, zdecydowanie, tam trzeba było zrobić 180. Oj, to szkoda, bo straciliśmy przez to, słuchajcie, trochę czasu, ale ogarniemy. Dobra, tutaj tak, tutaj od razu podwójna spacja i teraz, słuchajcie, jak ja mam to... A mogę zrobić sobie właśnie to tak? Okej, chyba mogę. Tutaj jest ściana, więc tego przejść nie przejdziemy. Natomiast czy tutaj jestem w stanie w ogóle to doskoczyć? Oj, to chyba mam, słuchajcie, zrobić jakoś tak i od razu tak. Nice! Ej, grube, naprawdę grube, strasznie. I tu jeszcze trollololo, słuchajcie, z kolcami po boku, jakbyś totalnie intuicyjnie poszedł w prawo. To jest moja najszczersza reakcja. A tu co zrobiłem źle? Ej, dobra, bo nie za bardzo, słuchajcie, wiem, co tam zrobiłem źle, naprawdę chciałbym się dowiedzieć. Chciałbym dostać informację, co tam odwaliłem złego, bo wydaje mi się, że poleciałem, słuchajcie, no poprawnie, wszedłem sobie do środka. Chyba, że jeszcze gdzieś jest nie widzę, słuchajcie, nigdzie nic innego. Dobra, wchodzę znowu. Ty! No o co chodzi? Dobra, jeszcze raz, słuchajcie, próbujemy. Czyli tak, przeskoczę sobie tędy i mam jeszcze jeden pomysł, słuchajcie. A co gdybym musiał zeskoczyć tutaj? Nie wiem, czy mam tutaj, słuchajcie, zeskoczyć, ale chyba... No, dobra. Ej, nie rozumiem, słuchajcie, bo ci twórcy map, oni robią te mapy i oni wiedzą, którędy przejść, ale to chociaż mogliby dać jakąś instrukcję, co ja mam zrobić, bo naprawdę staram się normalnie to przejść jak człowiek i się nie da, słuchajcie, tutaj nie ma żadnego innego przejścia, więc idę sobie tutaj, dobra, nie rozumiem, naprawdę nie. A co jeżeli to, słuchajcie,
A, też nie. No tak, my przez to, słuchajcie, nie zdążymy po prostu tego przejść, no nie? A szkoda, bo mapka jest, słuchajcie, dobra. A może ten? Nie, no tutaj też się, słuchajcie, nie da tędy wejść. No dobra, no to wskakuję sobie na to i co ja mam niby zrobić, słuchajcie? Co ja mam niby odwalić? No, tam są lasery, więc ewidentnie mam, słuchajcie, tamte... Dobra, a jakbym zrobił coś takiego? Aha, no dobra, to nie ma żadnego sensu, słuchajcie. To nie ma żadnego sensu, że tam jest zablokowane, a tu nagle nie. Jakby, o co chodzi? O co, słuchajcie, chodzi, no? XD. I nagle tutaj mogę... Dobra. Strasznie zbugowana mapka. Właśnie, niby mega fajna mapka i niby tu się dobrze człowiek bawi, a z drugiej strony dzieją się takie dziwne rzeczy. O co chodzi, słuchajcie? O co chodzi? Dobra, tutaj mamy, słuchajcie, helikopterka i tego helikopterka trzeba, słuchajcie, jakoś tam przeskoczyć. Dobrze. Okej, spoko. I nagle, słuchajcie, znowu mapka jest mega miła. To ja już nic nie kumam, słuchajcie. O kurde, dobra, gdzie będzie checkpoint? To jest bardzo dobre pytanie. Okej, checkpoint jest tutaj, więc ja muszę zrobić sobie tak i muszę sobie teraz stanąć na tym i teraz muszę zrobić sobie tak. A, to znowu był prank! O kurde, ej, to jest mega dobre, że gość tak prankuje, słuchajcie. A czy ja mogę stanąć... tak się nie uda. Ale żeby nie było, spróbuję, słuchajcie, to zrobić jeszcze raz, tylko no, sami widzicie, tego czasu jest naprawdę bardzo malutko, nie? Naprawdę, słuchajcie, tego... Co? Ej, dobra, to akurat było dziwne, bo tu wydawało mi się, że powinienem normalnie, słuchajcie, stanąć jak ziomek, a okazuje się, że chyba niekoniecznie. Dobra, mamy tutaj, słuchajcie, kolejnego trampoliniarza. I gdzie nas zaprowadzi, słuchajcie, ten trampo... Ej, nie, serio, gdzie nas zaprowadzi? Czekaj, że tutaj mam stanąć? No dobra, i teraz podejrzewam, że mam stanąć sobie tutaj, tak? Dobra. O kurde, no serio! Dobra, przynajmniej, słuchajcie, jest ten trampoliniarz, więc ja od razu sobie wskoczę tutaj. I teraz, słuchajcie, dobra, to jest dobre pytanie. Okej, okay. On leci tutaj, więc ja od razu wlatuję tutaj. Tu się, słuchajcie, zatrzymuję. No nie, no właśnie to jest problem. Szkoda, bo mapka była mega tłusta. I teraz na koniec popatrzcie, mamy Stumble Up 2.0, czyli właśnie mapeczkę od PNG Gitary. Stwierdziłem, że musimy ją odpalić. Jeżeli to jest odcinek o polskich mapkach, słuchajcie, i ta mapa już się trzyma tutaj kilka miesięcy, to chciałbym porównać poziom właśnie tej mapki do mapki od Wapki. Oczywiście ta na pewno będzie trochę prostsza, dlatego że PNG Gitara też nauczył się w międzyczasie bardzo dobrze budować te mapki i tak dalej, a no wiadomo, że to jest jedna z jego pierwszych mapek, bo ona naprawdę długo tu jest, serio, więc jakby na to trzeba brać poprawkę, ale chcę po prostu zobaczyć, chcę sobie przypomnieć, bo ja jej, słuchajcie, nie grałem od ultra dawna. No dobra, szkoda, bo tutaj, słuchajcie, naprawdę, oj, teraz to, oj. No słuchajcie, tam nie wiem, czy widzicie, ale jest już postawiony tam ten klocek, więc jakby będą, słuchajcie, problemy. Będą problemy i to, słuchajcie, niemałe, ale ja bym to, słuchajcie, zrobił delikatnie inaczej. Spróbowałbym to zrobić tędy, natomiast tu, słuchajcie, jest taka właśnie, a nie inna winda. Okej, ta winda zadziała. Dobra, zadziała. Dobra, to całe szczęście, słuchajcie, to całe szczęście. Popatrzcie, jak na przykład wolno porusza się ta mapka, co nie? I nie mówię, że to jest wada, tylko po prostu wtedy, kiedy on na przykład ją tworzył i tak dalej, to była prawdopodobnie norma w tych mapkach. No nie? Dopiero potem ludzie zaczęli robić szybsze mapki, bardziej skomplikowane mapki, na których się po prostu więcej działo i tak dalej, no. Ja naprawdę już nie pamiętałem, jak ta mapka wygląda praktycznie, a teraz widzę, jak wygląda. No i kurde, jest faktycznie dość prosta, ale ma też w sobie coś takiego, że faktycznie miło się w to gra. Jest coś takiego, że naprawdę miło się w to gra i jakby... Po prostu nie zatrzymujesz się, nie myślisz jakoś specjalnie, tak jak tutaj było w wypadku tego hotelu przed chwilą, co nie? Że ty naprawdę musisz przekminić, co zrobić, no nie? Oczywiście super się w tamten hotel grało, ale tutaj jest coś takiego, że właśnie nie kminisz, tylko sobie grasz i to jest super moim zdaniem. To jest akurat mega kozak. Dobra, okej, tutaj przywaliło, ale uratuje się. Dobrze, uratowane. Dobra, słuchajcie, jedziemy sobie tym w takim razie. Okej, i tutaj mamy statek. No właśnie coś takiego było także na Stumble Upie, pamiętacie? No, znaczy Stumble Up dalej jest. Więc dalej jest, że tak powiem. Ale faktycznie coś takiego było i to było mega, mega kozackie. Dobra, tutaj się przekręci. Okej, i teraz jedziemy. Tutaj też jedziemy tędy. Dobrze, fajne. Naprawdę fajnie grywalna mapka. Fajnie tutaj się, słuchajcie, gra. Tu się dużo faktycznie dzieje i jest naprawdę miło. Dobra, lecimy, słuchajcie, z jednej trampoliny na drugą. Jestem ciekaw, słuchajcie, jak łatwo, bądź właśnie niełatwo będzie nam, słuchajcie, to przejść. Okej, tutaj wiecie co? Użyję sobie tego, bo w sumie dlaczego by nie, słuchajcie. Okej, wtedy, kiedy powstawała ta mapka, to nie było tych ułatwień, ale ja nie przechodzę teraz tego, słuchajcie, na jakiś czas, to nie jest dla mnie jakieś mega wyzwanie czy coś, tylko po prostu, no, przypominamy sobie, jak ta mapka wyglądała, więc myślę, że jak najbardziej na luzie można sobie tutaj właśnie tych nowych emotek zdolności też poużywać. Dobra, tutaj będzie checkpoint.
No i zaraz będzie ten zawsze fragment, którego mega nie lubiłem, co nie, na Stumble Upie, czyli to właśnie pod kątem. I tak najgorszy fragment to zawsze był na koniec, on był okropny, na pewno wiecie który, ale zaraz tam oczywiście sobie przejdziemy. Dobra, tutaj robimy sobie tak, oj, za pierwszym razem, fajnie, to aż miło się gra, jak takie rzeczy za pierwszym razem wychodzą, a kiedyś nie wychodziły wcale, co nie? Dobra, mamy kolejne trampoliny, więc ja już mniej więcej wiem, gdzie my jesteśmy na tej mapie. Jesteśmy już blisko końca, słuchajcie, no właśnie. I teraz, słuchajcie, musimy to jakoś wykalkulować. Dobra. Tu nas, słuchajcie, podbiło. I teraz, słuchajcie, muszę jakoś tutaj wskoczyć. To musi mnie... Ajajaj, to tak nie zadziała, słuchajcie, to tak nie zadziała. Dobra, przeskoczyłbym, słuchajcie, sobie tutaj. I teraz bym zrobił sobie tak, żeby to mnie... Okej, to też tak nie zadziałało. Szkoda. To jeszcze raz, słuchajcie, jeszcze raz tutaj wracam. I teraz, uwaga, pum, pum. Ajajaj, bliziutko, naprawdę bliziutko. Dobra, to co? To jeszcze raz, słuchajcie, może tędy spróbujemy, co? Nie pamiętam, słuchajcie, który młotek jest najlepszy, ale... Oj, chyba niekoniecznie ten. No dobra, to jest porąbane, słuchajcie. Nie wiem, dlaczego dopiero tutaj jest checkpoint, ale to jest dziwne. To, słuchajcie, jest dziwne. To w takim razie robimy chyba tym. Robimy, słuchajcie, zdecydowanie tutaj tym. Tylko ja nie wiem, czy to się uda przejść, żeby nie było, nie? Ja naprawdę, słuchajcie, nie jestem przekonany, że to się uda, bo ja nigdy, słuchajcie, tego nie potrafiłem. To zawsze było jakoś mega zbagowane. To nigdy nie działało tak, jak powinno. Więc może być, słuchajcie, tutaj trochę problem. Dobra, plum, plum, okej. Widzicie, to nie podbija w ogóle, nie? To, słuchajcie, w ogóle nie... Okej, teraz troszeczkę lepiej podbiło. Tak, tylko troszkę, ale jednak. Dobra, tutaj pojedyncza... Spacja i mnie przywaliło. Yo! Ale ja tego nie lubię fragmentu, nie? Masakra, masakra. No tutaj jesteśmy już troszeczkę wyżej i to i tak, słuchajcie, nie oddało. Dobra, ale teraz skaczę je... Masakra, co? Masakra, słuchajcie, istna masakra. Dobra, próbujemy... No cóż, zabrakło czasu.